Hej, hej ludziska, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dying Light. Biegniemy porozmawiać z Brekienem. Zobaczymy, co nam ma do powiedzenia. Yo! Tak odbieraliśmy informacje o zrzutach antyzyny. A teraz przestali. Tam były dzieci! Ja zamarłem. Lena przejęła dowodzenie. Powinienem jej ustąpić. No kurwa, Crane! Żaden ze mnie lider! Ja do cholery parkouru uczę! Więc to bieganie... to byłeś ty? Stary, pokazałeś im, jak przetrwać! Wiesz, co miałem w kieszeni, jak przyjechałem do Harranu? Parę wizytówek! Chciałem tu zdobyć paru nowych uczniów. Może zarobić dość, żeby potem sobie kupić dom. Mieszkać na swoim, a nie ciągle w wynajętym. Lepiej... pójdę pogadać z Raisem sam. Chwila, moment, poczekaj. Ci ludzie na tobie polegają. Daj mi jeszcze trochę czasu, dobra? Musi być inne wyjście. Lepsze. Jasne. Zaczekam. Byle nie za długo. Dobra, ale co on chce wymyśleć, kurczę, no bo ja jakoś tego nie widzę. Układ z Raisem. Nadszedł czas, żebym w końcu zrobił coś dobrego. Czyli? Oj, czekajcie, muszę sobie DPI zmienić na myszce. Chwila. Myk. O, dobra. Będzie git. Czekajcie. Poszukaj do samego miejsca na dachu, aby... Oho. Czyli znowu musimy wyjść chyba stąd. Mi się coś wydaje. Zamieniłem parę słów z Brekenem. Jest przygnębiony i chce osobiście negocjować z Raisem. Osiągnie tyle, że zginie. Mam jednak pewien pomysł. No, pewnie tak by to się skończyło, nie? No bo on przywódca, no i tak... Nie za bardzo, żeby było dwóch ludzi, na których tam, wiecie... Boże, wróć. Którym tam jacyś ludzie podlegali, tak? Co ja mam zrobić teraz? Przyszedłem na miejsce na dachu, żeby... Jakiś obrych pomarańczowy już w niej grzebie. Fuck. Wie, że sporo jest do zrobienia. Ale na dachu, czy na dachu, że w sensie, że na zewnątrz? Ja już nie ogarniam czasami tego. Naprawdę. Czekajcie, może on coś ma dla nas? Nie. Raiz widzi wszystko. Nie zapominaj o tym. Nie no, kurde, no fuck. Znowu mamy wyjść, ale na ten dach teraz, tutaj, na tym budynku. To jest strasznie nieogarnięte. Jest przygnębiony i chce osobiście negocjować. Czasami naprawdę nie wiadomo, czy mamy wyjść na dach tutaj, czy na zewnątrz na dach, czy co mamy, kurwa, zrobić. No tutaj mamy chyba wyjść, tutaj. Tak, ewidentnie. A ten co robi? Rahim? Rahim, co ty tu robisz? Hej, Crane! Mogę ci ufać? Ile już wypiłeś, dzieciaku? Mogę czy nie? Jasne. Co jest? Widzisz ten wieżowiec? Zwiad wykrył gniazdo przemieńców w środku. Usuniemy i będzie można biegać po nocy. To jest do zrobienia. Tak sobie really? Myślę. Jakby tam ładunki wybuchowe podłożyć. Jezu, Rahim, ty cały czas o tym... Crane, trzeba to zrobić! Dopóki tam jest gniazdo, nie będzie można zbierać antyzyny. To się uda! No, jakby w nocy można było wychodzić, jakby tych nie było. Nie puszczaj! Nie puszczaj! Uoluj. O, fuck. Widzisz? Mówiłem, że dobry zna Steam. No, o czym ja to mówiłem? Aha, jakby można było w nocy wychodzić na... Słuchaj, ten, Rahim, na eksplorację, nie mamy materiałów no to... wybuchowych. Ani wow. Trochę. Mamy tylko fajerwerki od Spike'a, to całkowicie niewykonalne. Ty nie wiesz, jak to jest. Ja mogę tylko patrzeć. Siedzę na dupie i patrzę. Tyle się dzieje, a ja siedzę. Nie chcę tu umierać, Crane. No, nie tak. Bezsilny. Jak już wyjdę,
tu raczej chcę coś zrobić, stary. Co to jest? Miałem bilety na lot na niedzielę. Kwarantanna zaczęła się w czwartek. Byłem już spakowany. Okej. Słuchaj, kurde. Na pewno będę się rozglądał. Jeśli znajdę na to jakiś sposób. Pierdolę to! No, może nam się to uda ogarnąć. Czemu by nie? Dobra, znajdź bezpieczne miejsce na dachu i skontaktuj się z GRE. Nadal to samo. Tylko teraz tak, czy my mamy to tutaj zrobić, czy... Tak. Okej. To Crane, odbiór. Kod dobowy w sensie. Musicie wznowić zrzuty antyzyny. Gdzieś w pobliżu wieży. Ci ludzie potrzebują pomocy. Wysłaliśmy cię do Haranu, żebyś znalazł nasz plik, a nie po to, żebyś bawił się w Matkę Teresę. A może przemyślałeś propozycję Raisa? Może pani Aldemir zgodziłaby się na współpracę. Mogłaby sprawdzić swoje umiejętności w nowym środowisku. Lol, jak co za ludzie. Antyzynę, pogadamy o tym, czego chce Rais. Och, czyli nagle mówimy o nas. Obawiam się, że twoja prośba jest nie do przyjęcia. To się pierdol. Relacje z ministerstwem stały się trochę napięte. Wznowienie zrzutów nie wydaje się obecnie korzystne z politycznego punktu widzenia. Możecie się pierdolić, wiecie? Wy i wasz tajny plik. Znajdę wam ten plik. Ale dobrze mu się przyjrzę, zanim zdecyduję, co właściwie z nim zrobię. Bardzo dobrze. O, i to jest w końcu dobra decyzja. Dobra. Jane? Mówi Jade. Czy mnie słyszysz? O, głośno i wyraźnie. Co mogę dla ciebie zrobić? Nie mamy czasu, więc się streszczę. Musisz mi pomóc. Rais zajął opuszczoną szkołę na jakiś magazyn. I podejrzewam, że może tam gromadzić antyzynę. Jeśli damy radę się tam wśliznąć, dostarczymy masę leku do wieży. Pomożesz mi? Jasne, spoko. Pomogę. Super. Spotkajmy się w jednym z wagonów na moście kolejowym przy szkole. Okej. Okay. Godzina 19, to posłuchaj. Trzeba się iść przespać raczej. Jeśli nie znajdziemy antyzyny, będziemy musieli pogadać. O czym? Nie teraz, Jade. Spróbujmy najpierw obrobić magazyn Raisa. Potem się zobaczy. No, bez kitu. Ale to nie jest dobry pomysł. Oj nie. Jade wie, gdzie można znaleźć więcej antyzyny. Mam się z nią spotkać w jednym z wagonów niedaleko szkoły. Kurde, jak mi chodzi po głowie to łażenie po nocy. Masakra, gdyby nie te pieprzone potwory. Aj, kurczę. Co to by było? Okej. A, tu jest ten typ, dobra. Czyli nam się gromadka tutaj, widzę, powiększyła troszkę. Hono, hono, sprzedajemy coś? Czy ci nie sprzedajemy? Nie sprzedajemy, walić to. Nic nie będziemy się pozbywać na razie. Do kupienia raczej też nic zbytnio nie mamy, chyba że petardy. Ile on tego... O, 100 sztuk! O kurde! No to nie. Dobra, jak coś to sobie zrobię, te petardy. Aha, miałem iść spać właśnie. Zapomniałem. Nie wiem, czy on do nocy teraz będzie spał, czy do rana? Która jest godzina? 21. A, to jeszcze raz trzeba się położyć. Okej. Okay. Teraz powinien być dzień. Chłopla. Tak, jest. Jest dzień. Dobra, my mamy iść tam. 400 metrów. Oczywiście to jest zepsute. Czy mogę to naprawić? Nie mogę. Nie mam, kurczę, tych... Cholera jasna. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Przydałoby się nam jakieś części, to naprawdę w trybie natychmiastowym. W trybie now. Wow, fuck. Okej, tu nic nie ma. Jest coś. Wytrych. Wytrychów to ja mam pełno. Bardziej to by mi się, kurczę... Oh, shit. Przydały skrzynie. A w tych skrzyniach jakieś materiały.
Migające gówno? Lepiej, plujące. Spierdzielam. Aha, super. Co za gówno. Okej, tędy. Tutaj coś się dzieje. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Może być bardzo zły pomysł. O! No. Zdeczka. O Jezu. O fuck. Czekajcie. Spróbujemy sobie zrobić plany. Wykonajmy jedną apteczkę. Wytrychy, petardy, no nie są potrzebne, ale... Gwiazdki do rzucania zapalające, wybuchowe, zapalające, nie? Okej, gwiazdki do rzucania. Zróbmy sobie troszkę tych gwiazdek, tylko kurczę, nie wiem jak je w sumie wrzucić na postać. Teraz muszę ogarnąć ten ekwipunek, czekajcie. petardy, lornetka UV i tak dalej, dobra. Weźmy sobie w takim razie, jakoś to zmieńmy. Koktajle Mołotowa. O, koktajle. Wrzućmy sobie na pierwsze. O, cholera. Czemu ja petardy rzuciłem? Wytyfy. O, to chodzi. Czekajcie, uleczmy się tak raz, dwa. Bardzo dobrze. Wow! Palcie się, gnojki, palcie. Płonie. Dobra, ten płonie, tamten płonie. Zarąbiście. Spróbujmy sobie na przykład teraz, nie wiem, te wybuchające całe gwiazdki, bo z chęcią bym to zobaczył. No i co? Nic się nie stało? Czemu to nie wybuchło? Ło! Nice! Dobre są te gwiazdki! Dobre! Naprawdę dobre. Co tak pyska drze? Czy możemy to jakoś uwolnić ich? Wow! Wchodzisz do bezpiecznej strefy. Teraz coś naprawdę wyjątkowego. Wytyfy. Nie wiem, coś nacisłem, ale nie wiem co. Jestem pewny, że z nami koniec. Nawet nie wiem, jak ci się... Okej. Chcę wyobrazić, co ci dla mnie będą zrobili. Jestem wdzięczny, że cię żyję. Dobra. Jaki on ma brzuch wielki, fuj. Okej, wy coś jeszcze chcecie? Nagrodę mi dać, spoko. Co to tak drzepyska? Części. Papieroski. Okej. Teraz tak, my mamy iść tam. Co one tak teraz tego ryja drą? Ja nie wiem, co to się stało tym zombiakom, naprawdę. Czekajcie, może dam radę to naprawić? R? Nie. R? Nie.
Nie, chyba muszę mieć młotek albo coś, żeby to naprawić. O, saperka. Spoko. Dobra, ile jeszcze? 100 metrów, 120. Nie wiem, ja coś musiałem wtedy nacisnąć i dlatego mnie przeniosło, albo nie wiem, co to się stało, albo zginąłem nawet, nie wiem od czego. Bardzo możliwe w sumie. Okej. Wow, czemu ja tu nie mogę skoczyć? Aha, dobra, to trzeba otworzyć. Serio? Chodź tu, zobacz to. Co tam masz? No fajny tyłek. W tamtej szkole. Tahir kazał swoim ludziom godzinami targać pudła. Sprawdźmy, co kombinują. No, może coś mają fajnego. Dobre pytanie. Jeśli to antyzyna, musi być nasza. Oj, prawda. Jak ją od tyłu zaszedł? No. Mówisz takie rzeczy? Znowu coś przywieźli? Gdzie są? Szlak. O kurde. Kurde. Pieprzony Tahir. Powinien się smażyć w piekle. Musimy... No. Cholera. Gdzie ona poszła? No właśnie. No, nie żyje. Ilu bandziorów jest w środku? Widziałam tylko tych, którzy poszli za Tahirem. Ale na pewno jest ich więcej. Fuck. Powinniśmy użyć różnych wejść. Osobno przeszukamy większy obszar i narobimy mniej hałasu. Olol, tu nie wyjdę. O, śmieci, części metalowe i części metalowe, spoko. A tu, łączcie się tu. Okej, teraz tak. O, ciężko, ciężko. Nie, może tutaj nie za bardzo. Kurde, gdzie mam iść? Do cholery. Nie wiem, na ten słup wylezę? Raczej nie. Tutaj tym bardziej nie. U! Jest tu coś? Skrzynia. Skrzynia, skrzynia. I to z czymś niebieskim w środku. Halo, halo. Co my tu mamy? Uuu, szeroki, krótki nóż, jaki fajny. Jaki fajny. Już mi się to podoba. O, tu coś mamy. Plany. Serio. Oni się sami zabijają, nie? Dobra, teraz tak. Musimy jakoś się tam dostać, kuźwa. Jakoś się musimy tam dostać. Ajajajajaj. Nie dobrze. Wytwy! Coś ty zrobił, debilu. Czy
Czekajcie, tutaj jest lina. Aj! Fuck. No, to nie będzie proste. No, to nie będzie proste. Albo ja coś źle robię. O, fuck! Już prawie byłem. Jak to mi się tam za linę złapał? Dobra. Delikatnie, delikatnie. Yeah! Tak myślałem. Czy mi się wydaje, czy to gówno mnie ugryzło? Fuck. O, tam jest plujące gówno. Kuźwa. Serio? Wypierdalaj. Te plujące trzeba najpierw rozwalać i później można się bawić z resztą. Okej. Ja nie mogę, nie rozróżniłem, że ten jest wybuchający. Fajnie, fajnie, naprawdę fajnie. Super. No i gdzie mnie teraz cofnęło? No, w piździec jeszcze trochę. Dobra, kochani, słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się odcinek tak się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę. No i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!